Czas leci nieubłaganie. Kolejne 30 rekordowych dni za nami. Mimo tego, że lipiec to okres wakacyjny, to zawodnicy z całego świata nie próżnowali i dali nam kolejną potężną dawkę sportowych emocji. A w dzisiejszym odcinku między innymi... Ogłoszenie puli nagród tegorocznych Mistrzostw Świata. Dwa rekordy świata Maxa Parka w kostce 5x5. Szalone tempo Kloka i dwa rekordy świata w średniej z 5 ułożeń. Speedcuberski rekordowy ping-pong w wykonaniu Jaspera Murraya i Ezra Shera. Patrick Pons po rocznej przerwie wyrównuje własny rekord świata w układaniu kostki Rubika jedną ręką. Przekroczenie historycznej bariery 5 sekund w konkurencji Square One. Carter Kukala przerywa dominację Zajana Kananiego w konkurencji Cube. Rekord Europy Juliet Sebastien w konkurencji One-Handed oraz bezlitosne testy najnowszego timera od Qi. Czerwcowe rekordy świata w klasycznej kostce 3x3 siłą rozpędu pociągnęły za sobą kolejne besty innych zawodników. Przede wszystkim mowa o amerykańskim zawodniku Luke'u Garrecie, który podczas Flag City Summer w Stanach Zjednoczonych poprawił rekord życiowy i gdyby nie 3x13 Maxa Parka, to właśnie Luke Garrett dziś byłby rekordzistą świata. W drugiej rundzie tych zawodów wykręca kosmiczne 3.44. Wymuszony PLL skip i kolejne sub 4 na jego koncie. Jest to już drugi wynik poniżej 4 sekund w jego karierze i z pewnością nie ostatni. Luke jest jednym z najaktywniejszych zawodników na świecie i tylko w tym sezonie zaliczył już 37 turniejów WCA, co oznacza, że w tym sezonie wielokrotnie odwiedzał 2 turnieje w jeden weekend. Z tego miejsca zapraszam Was do pełnej analizy jego nowej życiówki, jaką znajdziecie na kanale Grzegorza Pacewicza, do którego link zostawiam Wam w opisie. O granicę 4 sekund otarł się również były rekordzista świata w średniej Ryuhang Xu. Podczas mistrzostw Wietnamu wykręca 4 sekundy i 1 setną, poprawiając tym samym rekord życiowy, który plasuje go na 8 miejscu światowego rankingu. Myślę, że spokojnie mogę zaryzykować stwierdzenie, że przy kolejnej życiówce granica 4 sekund zostanie przez niego przełamana. Również kapitalnym ułożeniem popisał się wicemistrz świata z 2019 roku, czyli Sean Patrick Villanueva. Znany jest przede wszystkim z tego, że jest najszybszym na świecie zawodnikiem stosującym inną metodę niż Friedrich. Metoda Ru, której używa, znacząco różni się od metody Friedrich i od lat trwają debaty, która z nich jest lepsza. Podczas ostatniego ułożenia pierwszej rundy zawodów Valenzuela Cubic Open poprawia rekord swojego kraju i z wynikiem 4-11 przełamuje długą dominację swojego kolegi Leo Borromeo. W ten sposób Filipiny są bardzo blisko, aby dołączyć do krajów, w których najszybsze ułożenie przebija barierę 4 sekund. Lipiec był również kapitalnym czasem dla najlepszej francuskiej zawodniczki Juliet Sebastien. Podczas zawodów Sens Open 2023 poprawia własny rekord Europy w średniej z 5 ułożeń konkurencji układania kostki Rubika jedną ręką. Średnia zaczęła się bardzo dobrym ułożeniem 8.51, następnie solidne sub 10, czyli 9.74, potem kluczowe trzecie ułożenie i fantastyczne 8.79. Po tej próbie wszyscy wiedzieli, że właśnie obserwujemy waleczny atak na nowy rekord. I jak to w takiej sytuacji bywa, nawet najlepszym zawodnikom puszczają nerwy i czwarta próba wymyka się spod kontroli. Jednak olbrzymie doświadczenie Juliet pozwoliło jej wrócić do gry. Do poprawienia rekordu Europy Magnusa Lęsza potrzebne było 9.44, z którym jak się okazało Juliet nie miała żadnego problemu i nowy rekord Europy w średniej z 5 ułożeń tej konkurencji od 9 lipca wynosi 9.23. Jednak nie tylko w one-handzie Juliet wspięła się na wyżyny swoich umiejętności. Te same zawody będzie wspominać bardzo dobrze również za sprawą swojego wyniku w klasycznej kostce 3x3, gdzie w średniej z 5 ułożeń ustanowiła 4. z rzędu rekord Francji. Co ciekawe, scenariusz ułożeń był tutaj dokładnie taki sam jak w poprzednim rekordzie. Pierwsze ułożenie najlepsze, 5.53. Druga i trzecia próba bardzo dobre, otwierające możliwość walki o naprawdę dobry wynik. Na 4. strata koncentracji i najsłabszy solf w średniej 7.01 i na końcu nieco lepsza próba i nowy rekord Francji stał się faktem. Tym samym Juliet wspina się w rankingu światowym i obecnie zajmuje miejsce 52. Odchodząc na chwilę od rekordów, warto wspomnieć o zbliżających się wielkimi krokami Mistrzostwach Świata w Korei Południowej oraz o tabeli nagród, jaką opublikowali organizatorzy tego turnieju.
W świecie speedcubingu temat nagród zawsze budził duże kontrowersje, a społeczność podzieliła się na dwie frakcje. Pierwsza uważa, że w tym wszystkim najważniejsza jest dobra zabawa, relacje międzyludzkie, a nagrody schodzą na plan dalszy i możemy walczyć tylko o dyplomy. Druga natomiast frakcja, do której zdecydowanie ja się zaliczam, uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyżej wymienione cechy połączyć z profesjonalizacją również w zakresie finansowym. Prężnie rozwijające się na całym świecie sklepy, szkoły czy agencje eventowe pokazują, że speedcubing ma w sobie moc przyciągania widzów, a co za tym idzie również sponsorów i partnerów. Uważam, że stale rosnące budżety turniejowe powinny w naturalny sposób przekładać się również na wysokość zdobywanych nagród. Buduje to prestiż samych zawodów, jak również speedcubingu jako sportu. Od wielu lat wysokość nagród na najważniejszych speedcubingowych imprezach szybko staje się memami, no a choćby z ostatnich mistrzostw Europy nasi zawodnicy wrócili właśnie z przysłowiowymi dyplomami i pamiątkowymi statuetkami. Na szczęście organizatorzy tegorocznych mistrzostw świata, podobnie jak ich poprzednicy, zrozumieli, że ten czynnik jest naprawdę istotny i zadbali o to, aby poza trofeami i rekordami zawodnicy walczyli również o konkretne pieniądze. Na stronie zawodów pojawiła się zakładka z nagrodami, a tam widzimy naprawdę pokaźne sumy. Jednak zanim zbierzemy szczęki z podłogi, musimy sprawdzić walutę, w jakiej te nagrody są prezentowane. Litera W, przekreślona dwoma liniami, jest symbolem koreańskiego wona, który ma dość drastyczny przelicznik względem polskiego złotego. Jeden won to w uproszczeniu 1/3 grosza. Mimo tego okazuje się, że sumy są i tak naprawdę atrakcyjne. Pula nagród wynosząca ponad 40 milionów wonów przelicza się na około 125 tysięcy złotych, co sprawia, że koreańscy organizatorzy dwukrotnie podnieśli pulę nagród względem poprzednich mistrzostw świata. Zwycięzca tej imprezy, poza uznaniem całej społeczności oraz dożywotnim tytułem, wygra ponad 12 tysięcy złotych, a złoty krążek w każdym innym evencie będzie warty ponad 3 tysiące złotych. Mimo tego, że nagrody te nie pokryją kosztów udziału większości medalistów, to jednak jest to bardzo dobry kierunek, który podniesie poziom całej rywalizacji. Łatwo byłoby powiedzieć, żeby nagrody były jeszcze większe, ale pamiętajmy, że wszystkie aspekty związane ze speedcubingiem powinny rozwijać się równomiernie. Przy obecnym zainteresowaniu speedcubingiem oraz marketingu, jaki robią poszczególne krajowe organizacje oraz influencerzy rozsiani po całym świecie, uważam, że proporcja ta jest właściwa, a co ważniejsze, idzie w dobrym kierunku. Z tego miejsca pragnę podkreślić, jak bardzo dumny jestem z tego, jak w tym aspekcie prezentują się Mistrzostwa Polski, które miałem przyjemność i zaszczyt koordynować od 2018 roku. Pula nagród rośnie regularnie i wynosi 10 tysięcy złotych lub więcej. W 2022 było to już 13 tysięcy złotych, a dzięki wspólnym wysiłkom tegorocznych organizatorów i działaczy z całej Polski, pula nagród dla najlepszych zawodników przekroczy 20 tysięcy złotych. Na Mistrzostwach Polski 2023 roku pojawi się 200 najlepszych zawodników z całego kraju, a impreza odbędzie się w terminie 6-8 października. Już teraz zapraszam Was do udziału w tym niezwykłym projekcie, choć żeby tam się dostać, trzeba będzie spełnić ostre limity startowe. Link do mistrzostw zostawiam Wam w opisie, a rejestracja startuje już na początku września. Wracamy do lipcowych rekordów i przenosimy się do Gdańska, gdzie na organizowanej przeze mnie Gdańskiej Lidze Speedcubingu Krzysztof Bober spełnia kolejny ze swoich sportowych marzeń. Rekordów Polski miał już 6 na swoim koncie, ale ten 7 był szczególny. Podczas finałowej rundy konkurencji 3x3 z zamkniętymi oczami, jako pierwszy Polak przełamuje średnią 20 sekund. Pierwsze ułożenie, bardzo spokojne, wyniosło nieco ponad 20 sekund. W drugim podejściu równie solidnie wylądował poniżej 19 sekund, ale nie to było ważne. Po raz kolejny miał w zasięgu magiczną barierę 20 sekund, do przełamania której w trzeciej próbie potrzebował wyniku 20 sekund i 69 setnych. Jednak w tym ułożeniu Krzychu nie zamierzał się z nikim targować i wykręca bardzo dobre 19.04, tym samym dominuje konkurencję, wskakując na pierwsze miejsce obu rankingów układania kostki Rubika z zamkniętymi oczami. Skoro jesteśmy przy układaniu z zamkniętymi oczami, do ciekawej sytuacji doszło podczas Cubing USA Western Championship. Znany Wam doskonale z poprzednich odcinków Tommy Sherry robi kosmiczne rzeczy w konkurencji 3x3 z zamkniętymi oczami, ale tym razem kolejny rekord świata odbiera mu kara za niedokręcenie kostki. 11.88 byłoby pierwszym w historii wynikiem poniżej 12 sekund, ale jeden niedokręcony ruch sprawił, że sędzia musiał doliczyć 2 sekundy do końcowego wyniku. Ciekawe jest również to, że w drugiej rundzie zdarzyło mu się to w dwóch ułożeniach i gdyby nie te kary, bylibyśmy również świadkami rekordu świata w średniej z wynikiem 13.76.
Obecny rekord świata został poprawiony o niemal sekundę, co pokazuje, że Tommy Sherry to absolutny faworyt do złotego medalu Mistrzostw Świata. Pierwszy raz odkąd prowadzę podsumowania miesiąca, w materiale pojawia się rekord w jednej z największych łamigłówek. Nowy rekord Europy w kostce 6x6, bo o niej mowa, wykręca Kieran Behan, czyli irlandzki specjalista właśnie od Big Cube'ów. W finale tej konkurencji podczas Mistrzostw Irlandii wykręca minutę 11 sekund i 58 setnych, poprawiając tym samym własny rekord Europy o 31 setnych sekundy. Różnica niewielka, zwłaszcza mając na uwadze to, co wydarzyło się w ułożeniu. Jak sam zawodnik powiedział, tragiczne dwa pierwsze centry, sporo zacinek oraz double parit to naprawdę sporo przeciwności jak na jedno ułożenie. Tym wynikiem umacnia się na trzecim miejscu światowego rankingu i chyba możemy być pewni, że jego pogoń za Maxem Parkiem dopiero się rozkręca. Do ciekawych lipcowych przetasowań doszło również w konkurencji układania kostki 3x3 na najmniejszą liczbę ruchów. Na polskich zawodach 3FMC Rounds w Rzeszowie najpierw byliśmy świadkami wyrównania rekordu Europy przez Wojciecha Rogozińskiego. Nasz mistrz Polski z 2021 roku popisał się odnalezieniem trzech bardzo dobrych rozwiązań, kolejno 20, 23 i 23 ruchowych. Stał się tym samym czwartym zawodnikiem, który wyrównał rekord Sebastiano Tronto z 2019 roku, wynoszący 22 ruchy. Radość nie trwała jednak długo, gdyż na tych samych zawodach, ale jeden dzień później, rekord został poprawiony przez innego polskiego specjalistę od tej konkurencji, czyli Radomiła Barana. Ten podkręcił wynik dosłownie o jeden ruch w skali wszystkich trzech ułożeń i końcowy wynik, a zarazem rekord Europy, ustanowił na poziomie średniej 21,67. Na deser warto dodać, że dosłownie tego samego dnia hiszpański zawodnik Mauro Moses Ortega López wyrównał ten rekord, również uzyskując średnią 21,67. Pozostając w tej konkurencji, muszę wspomnieć, że dosłownie w ostatnim lipcowym okienku turniejowym Jaden McNeil wyrównał własny rekord świata. Podczas turnieju Singapore 80 and Below wyrównuje poprzedni własny wynik i szósty raz w karierze wykręca średnią poniżej 22 ruchów. Rekord Jadena McNeila był jednym z 11 rekordów świata podczas lipcowych turniejów. Oj, czuć, że zbliżają się Mistrzostwa Świata, a przygotowania trwają w każdej strefie czasowej. Kolejny popis umiejętności w konkurencji 5x5 dał jeden z najpopularniejszych speedcuberów świata, czyli Max Park. W finałowej rundzie 5x5 podczas turnieju Cubing USA Western Championship wykręca nowy rekord świata w średniej z 5 ułożeń. Dotychczasowy wynik, zresztą należący do tego samego zawodnika, wynosił równe 37 sekund i już dwa pierwsze ułożenia pokazały, że szykuje się niesamowita średnia. Niestety dwie kolejne próby już tak dobre nie były, choć z drugiej strony czasy 38 oraz 40 sekund ciężko nazwać słabymi. Rekord świata cały czas był w zasięgu i kto jak kto, ale Max Park potrafi walczyć do końca. Do poprawienia rekordu świata potrzebował wyniku poniżej 38 sekund i tak też się stało. W ostatniej próbie uzyskuje 36,26, co sprawia, że nowy rekord świata w średniej tej konkurencji staje się faktem. Wynik 36,46 to dziewiąty rekord świata Maxa Parka z rzędu, a jednocześnie wynik ten umocnił jego prowadzenie w światowym rankingu. Nad drugim Seong-Hyun Namem ma obecnie ponad 3 sekundy przewagi. To jednak nie koniec jego wyczynów w tej konkurencji. Pod koniec lipca na Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych w ostatnim ułożeniu, oczywiście zwycięskiego dla niego finału, poprawia rekord świata w pojedynczym ułożeniu tej kostki. Na uwagę zasługuje również wysoka jakość transmisji zawodów z Michigan. Pierwszy raz widzieliśmy stałe ujęcia zza głowy zawodnika oraz dodatkowe informacje na ekranie głównym. 32,88, perfekcyjne ułożenie przed licznie zgromadzoną widownią, zrobiło piorunujące wrażenie. Już w poprzednim odcinku mówiłem o dominacji Max w tej konkurencji, ale nie sposób pominąć faktu, że w tym rankingu również był to już piąty rekord świata z rzędu. Przenosimy się do konkurencji Clock, w której w lipcu również byliśmy świadkami dwóch rekordów świata. Na początek zawody w norweskim Trondheim i niezwykły wyczyn młodego Niklasa Asena Eliassona, który po serii rekordów Norwegii w tej konkurencji wykręca rekord świata w średniej z 5 ułożeń. Bardzo solidna średnia miała jednak w sobie dwa wyniki powyżej 4 sekund i do ostatniego ułożenia nie było wiadomo, czy dowiezie ten rezultat do końca. Na szczęście utrzymał nerwy na wodzy i po wyniku 3:30 okazało się, że poprawia rekord świata o zaledwie 0,02 sekundy.
Swoim wynikiem cieszył się jednak tylko 3 tygodnie, gdyż pod koniec lipca na wspomnianych już w dzisiejszym odcinku Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych Tommy Sherry poprawia rekord życiowy, a jednocześnie rekord świata o kolejne 400 sekundy. Jak widać, wyniki poniżej 4 sekund nie robią już na nim większego wrażenia, ale z każdą kolejną próbą rośnie świadomość zasięgu rekordu świata. Nie przeszkodziło to jednak wykręceniu kolejnego wyniku poniżej 4 sekund. 3:36 i niedowierzanie słowom sędziego, że właśnie pobił rekord świata. Widać, że radość za chwilę eksploduje z tego zawodnika, ale dla pewności sam jeszcze raz dokonuje wszystkich obliczeń i mamy to. Nowy rekord świata wynoszący 3:50 staje się faktem. Ale zaraz, przecież mamy jeszcze jedno ułożenie. Niestety po tak dużej dawce adrenaliny ciężko było na nowo zebrać koncentrację i próba kończy się DNF-em, który na szczęście niczego już nie zmienia, a sam Tommy zbiera kolejne brawa za swój wyczyn. Przenosimy się do innej konkurencji, ale pozostajemy na tych samych zawodach, gdzie Patrick Pons wyrównuje własny rekord świata w średniej z 5 ułożeń, układając kostkę Rubika jedną ręką. Po 3 ułożeniach rekord świata był w zasięgu i podobnie jak wcześniejsi zawodnicy dzisiejszego podsumowania, nie wytrzymał presji 4. próby. Wysoka 10 sprawiła, że musiał postawić wszystko na jedną kartę w ostatniej próbie. Bardzo dobre ułożenie oraz rozpoznany ZBLL sprawiły, że na ostatnim ułożeniu wykręca tak zwanego besta i po raz drugi w karierze zamyka występ ze średnią 8,65. Patrick Pons prowadzi oczywiście w światowym rankingu na czele 4 zawodników, którym udało się złamać barierę 9 sekund. Ciekawe testy swojego najnowszego produktu przeprowadziła firma Chili Toys. Ich najnowszy stoper zaskakuje opływowym kształtem oraz masą dostępnych funkcji w połączeniu ze smartfonem. Jednak to nie funkcje najbardziej zaskoczyły, a wytrzymałość, jaką zaprezentował jeden z członków zespołu tej marki. Jak widzimy, uruchamia stoper, a następnie kilkukrotnie upuszcza go z dużej wysokości, co w przypadku timerów od innych producentów skończyłoby się nieciekawie. Tutaj jednak, jak widzimy, nawet nie wpłynęło to na pomiar czasu. Przyznam szczerze, że osobiście nie oczekuję od sprzętu elektronicznego aż takiej odporności na uderzenia, ale muszę przyznać, że robi to wrażenie i ciekaw jestem, jakie będą wrażenia z użytkowania. Do kolejnego wyrównania rekordu doszło w konkurencji Pyraminx. Na zawodach w Nowej Zelandii Jasper Murray atakuje rekord świata. Po pierwszym świetnym ułożeniu, tym razem na drugiej próbie koncentracja ucieka i mamy tak zwaną bombkę, która rzadko kiedy dojeżdża do mety bez eksplozji. Jednak tym razem się udaje. Kolejne dobre ułożenia w trzeciej i czwartej próbie i pozostaje nam poczekać na piąte, ostatnie ułożenie. Do rekordu świata Jasper potrzebuje 1,80. Mimo dużego stresu, timer finalnie pokazuje 1,81 i jesteśmy świadkami kolejnego wyrównanego rekordu, który wynosi 1,55 sekundy. Jednak Ezra Sher, jak widać, nie lubi dzielić się rekordami i 2 tygodnie później na zawodach Flag City Summer w Stanach Zjednoczonych odnotowuje kapitalny występ w pierwszej rundzie tych zawodów. Zaczęło się całkiem spokojnie, ale z ułożenia na ułożenie Ezra poprawiał swoje wyniki, prezentując nam odmienny scenariusz emocji niż poprzednicy. Po 4 bardzo dobrej próbie zawodnik sugerował już pobicie rekordu świata, jednak nie było to jeszcze takie pewne. Przy zepsutej ostatniej próbie średnia mogła wyskoczyć nawet powyżej 1,65. Aby pobić rekord świata, Ezra potrzebował w 5 ułożeniu wyniku poniżej 1,68. I tak też się dzieje. Mamy 1,52, jednak po chwili okazało się, że mieszacze popełnili błąd i ułożenie trzeba powtórzyć. Nie jest to komfortowa sytuacja dla zawodnika, ale w ekstra ułożeniu również wykonał swoje zadanie i rekord świata został poprawiony o 4 setne sekundy. 1,51 to obecna średnia na szczycie tabeli tej konkurencji. Ta historia od razu przywołuje w pamięci przypadek Tymona Kodasińskiego, który podczas swojego występu na Cube for Fun w Warszawie w zeszłym roku również musiał powtórzyć jedno z ułożeń z powodu błędnego wymieszania. Doskonale pamiętamy, jak nasz najlepszy zawodnik wytrzymał presję i mimo przeciwności losu zapisał piękną kartę w historii polskiego cubingu. Historyczną barierę 5 sekund przełamał nowy rekordzista świata w konkurencji Square Run. Amerykański zawodnik Max Xiao, bo o nim mowa, na zawodach Stumptown Cubing Summer poprawia własny rekord świata w średniej z 5 ułożeń. Po 3 ułożeniach nie zapowiadało się, że za chwilę będziemy świadkami nowego WR-a, ale fantastycznie dokręcone 4. i 5. ułożenia sprawiły, że przełamanie bariery 5 sekund stało się faktem. Nowy rekord świata wynosi obecnie 4,91 i umacnia prowadzenie Maxa Xiao'a w światowym rankingu tej konkurencji.
Przenosimy się na Mistrzostwa Kanady, gdzie w pierwszej rundzie z Cuba fantastycznym rezultatem w konkurencji z Cube popisał się Carter Kukala. Był to wynik o tyle zaskakujący, że była to dopiero druga średnia poniżej 2 sekund w wykonaniu tego zawodnika. Średnia występów Cartera w tym sezonie to 2,5 sekundy, zatem średnia 1,53, swoją drogą przełamująca dominację Zayana Kananiego, była naprawdę sporą niespodzianką. Po 4 ułożeniach zawodnik wiedział już, że rekord świata ma gwarantowany, ale może go jeszcze znacząco poprawić. Już w preinspekcji ostatniego ułożenia było widać olbrzymie nerwy, których apogeum miało miejsce chwilę później. Duże turbulencje i ułożenie nie dość, że było najgorsze w średniej, to jeszcze zakończyło się karą 2 sekund. Po tym występie Carter Kukala wychodzi na prowadzenie w światowym rankingu, jednak z pewnością towarzyszy mu lekki niedosyt po tej ostatniej próbie. Na koniec dzisiejszego zestawienia trafia stały bywalec odcinków tej serii, czyli Leandro Martin Lopez. A skoro wspominamy o tym Argentyńczyku, to musi być mowa o jego koronnej konkurencji, czyli o Mega Minxie. W finale tej konkurencji, podczas turnieju Ditella Open 2, zalicza spektakularny występ, poprawiając oba rekordy świata. Po 2 bardzo dobrych ułożeniach byliśmy świadkami chwili słabości i w 3 próbie wypada powyżej 30 sekund. Nie przeszkodziło mu to jednak, aby w 4 ułożeniu wykonać najszybszą próbę w historii tej konkurencji. 24-44 to nowy rekord świata w pojedynczym ułożeniu Mega Minxa. A żeby tego było mało, w ostatniej próbie opanował emocje i jeszcze raz układał łamigłówkę poniżej 27 sekund, co sprawiło, że po raz kolejny poprawia własny rekord świata, ustawiając poprzeczkę na 27,09. Przełamanie granicy 27 sekund w jego wykonaniu to chyba tylko kwestia czasu. Jak widzicie, lipiec obfitował w masę świetnych wyników, co jeszcze raz podkreślę, pokazuje, jak intensywne przygotowania do Mistrzostw Świata trwają w każdej szerokości geograficznej. Przed nami sierpień, który będzie stał pod znakiem właśnie tej imprezy. 1400 zawodników zjedzie się do Korei Południowej już 12 sierpnia, choć co ja tam gadam, oni już dawno tam są i rozpoczęli jedną z największych speedcuberskich przygód swojego życia. Będziemy śledzić poczynania wszystkich zawodników, ale przede wszystkim wyniki naszych reprezentantów, którzy 30-osobową ekipą polecieli do Korei Południowej reprezentować biało-czerwone barwy. Trzymajcie kciuki razem ze mną i do zobaczenia w kolejnym podsumowaniu, które w większości poświęcimy właśnie tej epickiej imprezie. Cześć!